Cześć, z tej strony Marcin Równicki, witam Cię na kanale JoomlaGuru.pl W tym wideo dowiesz się jak aktualizować Joomla 4. Pokażę Ci jak przejść cały taki proces, a dla osób, które są zapisane w szkole. dodatkowo jest osobny materiał, który pokazuje też jak wykonać kopię zapasową dodatkowym narzędziem i po prostu dodatkowo się zabezpieczyć. Oczywiście omówienie polityki kopii i tak dalej, hostingu, jest też w tym wideo, także jeśli tylko potrzebujesz podstawowych informacji, jak zaktualizować Joomla 4, no to oczywiście możesz sobie obejrzeć. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwonek, a po to, aby Ci przychodziły powiadomienia, jeśli nie klikniesz w dzwonek, te powiadomienia po prostu nie przychodzą i nigdy nie dowiesz się, że pojawiło się nowe wideo. Jest też możliwość zapisania się do newslettera, aby raz w miesiącu otrzymywać wiadomości ode mnie, stricte odnośnie Joomla plus takie dodatkowe ciekawostki jak SEO, co tam Google mówi i inne takie tam rzeczy. Bardzo ciekawe, ludzie chwalą, także zachęcam Cię też do zapisania się do newslettera. Link do zapisu znajdziesz oczywiście pod tym wideo, a już teraz zapraszam Cię do krótkiej lekcji demo, na którym pokażę jak zaktualizować Joomla 4, a więc zapraszam. Witam Cię w części demonstracyjnej. Mam nadzieję, że już jesteś zalogowany, zalogowana do swojego panelu administracyjnego na swojej stronie i oczywiście dysponujesz Joomla 4. Mam tutaj taki box jak powiadomienia, i on tutaj nam pokazuje, że mamy aktualną wersję. Dostępna wersja teraz jest 4.1.5. I oczywiście możemy sobie zwyczajnie przejść, aktualizuj teraz i system nam tutaj powie, że. Możesz zaktualizować swoją wersję. I teraz mam tutaj taki drobny checkbox, który musimy zaznaczyć przed rozpoczęciem pracy. Jestem przygotowany na aktualizację i zrobiłem kopię zapasową plików, witryny i bazy danych. No i teraz zachodzi pytanie, czy rzeczywiście zrobiliście, czy polegacie na hostingu. Słowem wstępu, każdy szanujący się hosting przynajmniej trzyma kopie zapasowe 7 dni. Wstecz są takie, które trzymają mi 30 dni wstecz. Wszystko to jest zależne od tego, jaką sobie tam ustalili politykę kopii zapasowej. Trzeba pamiętać też o jednej rzeczy: że te kopie nie są wykonywane co godzinę, co dwie. To wszystko zależy właśnie od tej polityki, ale to tak słowem przypomnienia. Niektóre hostingi robią po prostu raz w nocy, a niektóre robią nawet co 12 godzin, czy nawet co 6, w zależności właśnie od polityki kopii zapasowych. I teraz tak, na Joomla możemy wierzyć hostingowi i po prostu zaznaczyć ten checkbox i rozpocznie aktualizację i Joomla się zacznie aktualizować. Albo możemy zrobić też własnoręczną kopię. I teraz jeśli jesteś w .joomla.guru.pl dowiesz się właśnie w tym momencie jak, jakim narzędziem zrobić sobie kopię bezpieczeństwa i potem zaktualizować. Jeśli oglądasz to na YouTubie, no to po prostu zobaczysz za chwilę, jak się aktualizuje. Klikamy, rozpocznij aktualizację. Jak widzicie, chwilę to trwa. W zależności od tego jak dawno nie aktualizowaliśmy naszej strony, ja oczywiście polecam aby być na bieżąco. To jest strona testowa, także tutaj parę aktualizacji specjalnie pominąłem, aby ten paseczek postępu po prostu był dłużej i żeby było widać na wideo, że cokolwiek się aktualizuje, bo czasami aktualizacje są małe i ten cały proces aktualizacji trwa po prostu chwilkę. Jak widzicie, już jest prawie 50%. I za chwileczkę powinniśmy mieć wersję 4.1.5, czyli na ten moment na czas nagrywania tego wideo, jest to aktualna wersja. Mamy komunikat, że oprogramowanie Twojej witryny zostało zaktualizowane, posiadasz teraz Joomla w wersji 41.5. Jeśli chodzi o aktualizowanie Joomli, tak wygląda ten proces. Jeśli nie jesteś w szkole, czyli nie zobaczyłeś, jak pokazywałem, jak zainstalować Akeba Backup narzędzie, które pozwala robić kopie zapasowe i zabezpieczyć się nie tylko backupem swoim, nie tym, co ma hosting, ale w razie czego, żeby szybciej sobie poradzić przy przywracaniu, gdyby coś poszło nie tak. Wróćmy sobie na pulpit. I mamy tu jeszcze taki komunikat, tylko na tym wspomnę, bo to też nie jest odcinek o tym, że jeśli mamy jakiekolwiek szablony, to następują zmiany czy to w Casiopeii, czy w jakichś innych plikach, i czasami po prostu te zmiany trzeba zweryfikować. Tutaj akurat mamy zainstalowany dodatkowy szablon, jakim jest J.H.M. I tutaj pokazuje nam system, że jest 6 różnic, które powinniśmy sobie zwalidować, sprawdzić względem tego, co się zmieniło w dżumli. Ok, to by było na tyle. Zapraszam Cię do krótkiego podsumowania. Witam Cię z powrotem po lekcji demonstracyjnej. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, jak wykonać kopię zapasową Joomla 4 i nie będzie teraz żadnych przeszkód, aby to robić. Oczywiście, temat kopii zapasowych jest dość szeroki. I można by tutaj poświęcić znacznie więcej czasu, ale ten odcinek jest poświęcony tylko i wyłącznie prostemu wykonaniu kopii zapasowej, a jeśli oglądasz to, a jeśli oglądasz to w szkole Joomla Guru, także wiesz teraz, jak też wykonać kopię zapasową. Oczywiście w tym temacie może powstać jeszcze kilka wideo. Więc zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, kliknięcia w dzwonek, aby Ci te powiadomienia oczywiście przychodziło. Przypominam też, że jest newsletter, do którego możesz się zapisać, abym Ci raz w miesiącu wysłał ci ciekawe informacje odnośnie Joomla i dookoła różnych ciekawych rzeczy związanych oczywiście z budowaniem stron. Na pewno się nie zawiedziesz. Na dzisiaj to było na tyle, co przygotowałem. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i zapraszam Cię już do następnego wideo, które się pokaże oczywiście niebawem. Cześć!